Muszę przyznać, że w tym roku druk 3D rządzi na kanale. Wynika to pewnie w dużej mierze z zauroczenia przeze mnie tą technologią. Zanim jednak tematyka maksymalnie się przesyci, chciałbym pokazać Wam jeszcze kilka rzeczy. Dziś o zwykłych projektach o niezwykłym przeznaczeniu. Podczas porannej toalety strzaskał się kubek na szczoteczki. Ot, normalna rzecz. Problematyczne było za to jego mocowanie, które opierało pierścień podtrzymujący na rancie szklanego kubeczka. Postanowiłem więc na szybko zaprojektować cylindryczny pojemnik, który zwężał się u podstawy. Dzięki czemu uzyskałem naczynie do przechowywania szczoteczek i pozbyłem się resztek starego filamentu. Jestem fanem golarki Jeden ostrze. Niestety, pudełko do przechowywania, nie dość że duże, to dosyć nieporęczne. Wśród projektów do golarki znaleźć możemy zarówno organizery, uchwyty, jak i podstawki. Mnie do gustu przypadł organizer mieszczący 3 nakładki oraz schowek na dodatkowe ostrze. Charakterystyczną funkcją tej podstawki jest otwór na przewód do ładowania, co pozwala na wygodne uzupełnienie energii maszynki podczas przechowywania jej w organizerze. Podczas konstruowania projektów bardzo często lutuję. Mam jednak problem z dozowaniem cyny. Naprzeciw wychodzi mi dwuczęściowy statyw, pozwalający na przechowywanie i wygodne dozowanie cyny poprzez rozwijanie rolki. Przenosimy się do pokoju gracza. Jeżeli kiedykolwiek mieliście wątpliwą przyjemność czyszczenia klawiatury, znacie pewnie ból podczas demontażu klawiszy. Na szczęście z pomocą przychodzi nam łopatka w kształcie ząbkowanego klucza do wyciągania przycisków. Wystarczy zahaczyć ząbkami przycisk od spodu i pociągnąć do siebie. Wreszcie ten upierdliwy proces będzie nieco łatwiejszy. Fit opaski od kilku lat są niezwykle popularne. Co prawda przewód do ładowania wygodnie łączy się na magnesach, jednak szukanie go między innymi kabelkami jest średnio wygodne. Co powiecie na statyw do ładowania? Projekt składa się z dwóch części, które są na tyle ciasno spasowane, że do połączenia nie trzeba używać kleju. Wystarczy przeciągnąć przewód ładowarki i upchnąć go w przygotowanym korytku. Opaska wklikuje się w podstawkę ładującą. Statyw poza ładowaniem elegancko wygląda na biurku. I tak prezentuje się 5 zwykłych, niezwykłych projektów do druku. Jeśli chcesz rozszerzyć tę listę, daj znać w komentarzu. Zachęcam do subskrypcji i dzwonka i do zobaczenia niebawem. Cześć!